Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 19 i 20 werset. Wersety te są cytatem z księgi Izajasza i opisują działanie Pana Jezusa Chrystusa, gdy przebywał na ziemi. Prorok ten już wiele lat wcześniej wiedział, że postępowanie Mesjasza będzie zupełnie odbiegało od obserwowanego u wielkich tego świata. Jakże dokładnie wypełniła się jego przepowiednia. Pan Jezus z całego serca i z pełnym oddaniem reprezentował sprawy Boże. Nie w głośnym lansowaniu samego siebie, lecz w cichej i ustawicznej służbie. Nie głosił swojej nowiny w sposób podobny do narzucającego się straganiarza, któremu zależy jedynie na sprzedaniu swoich towarów, a nie na ludziach. Nie. Działanie Pana cechowało się miłością i opieką, łagodnością i pokorą, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział 28 do 30 wersetu. Syn Boży wkrótce powróci na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze, aby zacząć nowe przymierze, aby ustanowić Jego królestwo pokoju. Wtedy zapanują tu sprawiedliwość i prawo, bo zacznie się wtedy nowe przymierze. Obecnie, kiedy jeszcze nowego przymierza nie ma, widzimy nawet w wysoko rozwiniętych państwach, iż wiele rzeczy odczuwanych jest jako niesprawiedliwe i uciążliwe. Jak dobrze, że Chrystus zwraca się jako Zbawiciel i Odkupiciel do wszystkich, którzy czują się słabi i przygnębieni. On chętnie kieruje swoje oczy na bezsilnych, obok których inni przechodzą obojętnie. Nadłamana trzcina i tlący się len znajdują u niego ratunek i pomoc. Te dwa określenia ilustrują biedę, która uciska człowieka przez panujący na świecie grzech. Do wszystkich cierpiących z powodu tego ciężaru skierowane są zaproszenia Pana Jezusa. Jednym z takich zaproszeń jest to, które jest opisane w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie.